Mam dziwne wrażenie, że okręt ten przeszedł bez jakiegoś takiego, nie wiem, echa, wiadomości, bo zazwyczaj, gdy dostajemy okręty Working Progress, to bardzo często pytacie w komentarzach, czy to na streamie rozmawiamy, zresztą, no, tutaj zdziwienie mocne na streamie, że jest taki okręt do testów obecnie przeznaczony, było bardzo mocne i tak jakby dziwnie właśnie, dlatego postanowiłem nagrać materiał, pogadać z Wami na ten temat, bo mamy tutaj brytyjską ósemkę, Premka na to się zanosi, bo mamy tu już stałe kamo, i tak by to troszkę zaczęło chodzić, że to jednak będzie okręt premium. Zresztą, no jest taki cóż, jest odmienny od drzewkowego, ale jest sporo, ma wspólnych cech, dlatego wydaje mi się, że to będzie jak najbardziej okręt premium. Za co, gdzie i dlaczego jeszcze nie wiadomo, pewnie jak zwykle za złotówki wejdzie razem z pewnie drugą, drugą częścią. Brytyjskiego drzewka. Początek tutaj bitwy będzie jak widać troszkę taki biednawy, ale, ale zaczniemy sobie od parametrów. Cóż, mamy tutaj 6 dział 234 mm, czyli te działa, które już są na Drake'u, czyli 9 i Goliacie. Drzewkowa wersja ma działa 203 mm i ma ich 9. Tutaj mamy trzy podwójne wieże trochę przeładowanie, jest tutaj chyba 13 czy coś koło 14 sekund, e, jakoś tak, mamy gorsze torpedy, e, tutaj te torpedy są wolniejsze, dłużej, e, mają mniejsze obrażenia i są, e, wolniejsze to już chyba mówiłem nawet, e, takie jakbyś, no, no i są krótsze, o, to, to co miałem na myśli, mamy tutaj 8 km, a na drzewkowej są dziesiątki, na drzewkowej jest bodajże 63 węzł, tutaj mamy 61 jest około 1000 lub półtorej tysiąca różnicy, jeśli chodzi o obrażenia. To są takie, takie pogorszone. Jeżeli chodzi jeszcze o recenzję tych dział, mamy tutaj, jak widać, za 17,7 km na tej ósemki. Wiem, że część z Was będzie uważać, że to jest mało, tym bardziej, że na drzewkowej wersji możemy założyć samolot. Tutaj niestety tego nie ma. To jest odczuwalne. To jest bardzo odczuwalne. Ja osobiście na goniarce grałem z, z modułem na zasięg, także no, czuć, czuć czasami braki tego zasięgu. Tutaj dosyć mocno mnie obijają na początku, także. Jest, no cóż, mamy naprawkę, która regeneruje nam sporo HP, dlatego czasami możemy się dać pobijać. Mam wrażenie, że na tych okrętach w zasadzie to prawie w ogóle nie gasza pożarów, dopiero gdy sytuacja jest naprawdę słaba, bo możemy odbić z flagą 20400 HP, to jest bardzo dużo, jak na krążownik. Tutaj część cytadeli też uszkodzeń cytadeli możemy naprawić. Nie pamiętam dokładnie w tym momencie ile to jest procent, ale tak jest. Mamy flagę numer jeden. Na razie bieda, bieda obrażenia. Mamy sondę, która ma 5 km zasięgu wykrywania okrętów, 3,5 na torpedy, czyli tak mocno standardowo, jeżeli chodzi o tę linię. To się bardzo cieszę, że ta sonda została zmieniona, bo początkowo miały to być parametry tylko 3x3. Osobiście teraz mm, mi się bardziej podoba te 5x3,5. E cóż, jakie są moje odczucia? E, bardzo pozytywne, tak samo jak w przypadku całej linii, tej nowej. E, mamy tutaj brytyjskie krążowniki, które tak naprawdę no, nie wprowadzają nic takiego wiecie na zasadzie wow, ale są przyjemne do gry palimy i to palimy sporo cała ta linia naprawdę dobrze pali jeżeli potrafimy sobie dobierać cele kontrolować te pożary na przeciwniku to wtedy zrobimy sobie też i konkretne obrażenia, będziemy zadowoleni z bitwy, jeśli chodzi o pancerz to jest tutaj identyko kadłub jak na drzewkowej mamy 25 mm na dziobie 25 mm na rufie tam kawałek na rufie jest 109 mm to jest pokazane na materiale z tej drzewkowej ósemki. Zapraszam. Eee, no cóż, eee, i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o parametry tego krętu. A paki też są, też warto je używać. Wiadomo, tam na takie właśnie snajpienie jak teraz, gdzie staram się trzymać raczej, raczej z daleka, bo. Z automatu byłem mocno fokusowany i starałem się raczej uciekać od bitwy. W międzyczasie coś tam jeszcze starając się postrzelać, ale apkami na bliższe odległości też możemy pokarać. Chyba nawet tutaj będzie jakaś sytuacja, w której przełączy się na apeki, z tego co pamiętam. nawet się chyba uda jakąś todele wrzucić. Można, jak najbardziej. Celność, jak sami widzicie, czasami te pociski sypnie, jakoś dziwnie, czasami polecą tak jak trzeba. No cóż, na pewno sporą bolączką będzie to, że mamy tylko 6 dział, ale powiem wam. Szczerze, że to jest też na początku tak zobaczyłem, że okręt podcie. OK, patrzę, 6 dział, o kurde, ale tylko 6 dział, chociaż te 234 mm, te działa są dobre, mają bardzo fajne parametry podpałek. Tak samo właśnie jak przed chwilą powiedziałem o tych hp ach to mówię, a dobra, spróbuję się. I powiem wam, że, że nie jest no, chociaż tutaj jak widzicie strzelanie w tego Bismarka rozrzuciło te pociski strasznie. Ale to raczej odosobnione, odosobnione sytuacje. E, ruszyłem trochę do przodu, bo zobaczyłem, że przeciwnicy oleli, że tak powiem. Mogę sobie w końcu puszcząć troszkę, znaczy puszcząć, nie tak, nadrobić dystans, o, a nie puszcząć, bo do pusznięcia to tu jest jeszcze, jeszcze bardzo daleko. Została mi naprawka jedna, tutaj jest kapitan z nadzorcą, e, bo bez nadzorcy z tymi naprawkami jest problem. Bez na wersji premium są tylko dwie, także trzeba nadzorce posiadać, żeby mieć jeszcze jedną, I to jest bardzo ważne, bo jak widzicie tutaj na początku ten Focus pozbawił mnie aż dwóch naprawek. Co było dużym problemem, tutaj starałem się, i zobaczcie, z salwy, w zasadzie to z dwóch pocisków wpadły dwa pożary, tak, z dwóch pocisków dwa pożary, bo na uderzyły dwa, później znowu dwa i z tych dwóch wpadło, i przed chwilą Bismarck zużył RK, z tego co pamiętam, także teraz te dwa pożary sobie chwilę popracują. I tutaj tymi pożarami, jeżeli będziemy dobrze, że tak powiem, dysponować rozdawnictwo to zrobimy naprawdę sporo obrażenia. Gdzieś tam po lewej masa się zaczyna kręcić, mają sobie zobaczcie i trzeci pożar na bismarku. Dziękuję. Pozdrawiam. Nie, Bismarck to jest po prostu pochodnia w tej chwili w zasadzie. E, tutaj się trochę wystraszyłem tego masa, ale na szczęście Ranger go spalił e, tutaj nasza lotnia. E, dała mu radę. E, ładnie go tutaj e, no, zdziesionowała. <grych> e, no dobra, już koniec żartów. E, Bismarck tam ciśnie w ogóle e, moja drużyna postanowiła puszcząć e, tam za wyspami na tej mapie bardzo wiele się dzieje w trakcie, gdy e, są bitwy standardowe. Dzieje się tutaj naprawdę wiele rzeczy, na które chciałbym, albo może nie chciałbym zwracać jakoś za bardzo uwagi, bo może lepiej, może lepiej nie. Gdzieś tam jest ten synop, który będzie później mi przeszkadzał i będę musiał na to zwracać uwagę. Chwila spokoju w bitwie, dlatego przypominam, podsyłajcie bitewki, e-mail w opisie, zapraszam na stream jutro, zapraszam na stream jutro, jutro będzie stream z klanówek, będzie można popatrzeć, jak PWC sobie radzi na klanówkach. Zapraszam. Będzie też lekkie opóźnienie, to będzie ustawione chyba około 5 minut, także, żeby ktoś nam nie, nie snajpił na, nie stream snajpił, nie wiecie, nie, nie, wy, nie wyczaił wyczaju naszych miejsców, jak i tak dalej, myślę, że wiecie o co chodzi. Także zapraszam jutro stream, e, oczywiście link e, jak najbardziej w opisie. Zapraszam. No cóż, wracamy do bitwy. E, będę się starał tutaj, z tego co pamiętam, to chyba nawet tutaj jakieś torpedy pójdą z mojej strony, ale jakieś takie, jakieś takie niemrawe. Te torpedy będą bardzo, e, można powiedzieć. E, Bardziej będą się przydawać do sprawdzania sobie, w którą stronę okręt w tym w danym momencie zasuwa, jeżeli już używanie, bo to są raczej okręty do grania na dalszych odległościach gdzieś tam na daleko, tak jak Hindenem. W zasadzie, właśnie na o Hindenie muszę zrobić materiał, bo po tych wszystkich buffach, które dostał, mam wrażenie, że jest naprawdę. znaczy nie tak, ja zawsze o Hindenie miałem bardzo dobre wrażenie, fajnie mi się nim grało, a obecnie mam, <laughs> mam jeszcze lepsze, e, i to w zasadzie nie tylko moje zdanie, bo zauważyłem też sporo osób tym na streamie zwróciło uwagę, że Hindenburgiem obecnie gra się jeszcze, jeszcze ciekawiej. Gdzieś ten Sinop po lewej na szczęście majaczy, gdzieś tam poszedł za wyspy, nie będzie mi przeszkadzać dobrze. Mogę sobie tutaj skupić się na tym przeciwniku przede mną, bo gdybym tutaj płynął burtą, to mogłoby mnie to zaboleć. Ta cytadela tutaj jest dosyć wysoko. Jest ona całkiem fajnie opancerzona, jak krążownik. No to jest typowo ciężki krążownik, ale ale właśnie jest ona on wysoko i na pancernikach, a zwłaszcza na Sinopie z jego, z jego działami, to nie zrobiłoby praktycznie już w ogóle żadnego wrażenia. Udało mi się tam jeszcze raz trafić, chociaż tego Warspite'a zostało tu na kilku przeciwników, przed nami w zasadzie bitwa chyli się ku końcowi. Na szczęście nasi wytrzymali tamtą stronę, tutaj się w końcu chłopaki ruszyli, idą do przodu. Gdzieś ten Sinop jeszcze cały czas się trzyma, z kubaniec nie, między innymi Perfa eee, Perfa skosił, a nie powiedział nic o polotce, to jest chyba, chyba nawet identyczne jak na tej drzewkowej ósemce i ona czasem daje radę, e, szóstkę boli bardzo, na ósemce coś tam strąci dziesiątkę to raczej nie mamy co się spodziewać jakiegoś wielkiego ognia przeciwlotniczego mm, widzicie tutaj zestrzelonych 12 samolotów w międzyczasie no ale to jest jednak Ranger, także wiecie e, nie jest to jakiś, jakiś mega wyczyn strącić jego samoloty tym, e, tym okrętem, bo tutaj ta polotka tak typowo brytyjsko jest w dosyć wysokim poziomem, ale, ale sami wiecie. E, jak to jest to w międzyczasie tu jeszcze jakiś samolot z Warspite'a. Z tego co pamiętam to chyba zaraz będę się przełączał na Apeki, żeby coś tam może. O, właśnie, no bo ten e, Surrey zaczyna pokazywać burty dokładnie z na apeki, e, na pewno będzie tutaj jednym z wymaganych bardziej e, perków to będzie ekspert w wyładowaniu, e, bo naprawdę bardzo często warto korzystać z tych apeków. Zresztą zaraz, zaraz będzie to widać. Tylko nie pamiętam, czy to będzie cytadela na, na Surrey, czy to będzie cytadela na Rangerze, zresztą zaraz się przekonamy. E, o, jeszcze się nie przekonamy. Cały czas te apeki to on jest coraz bliżej. Nie wiem dopiero jednego fraga, zresztą nawet nie pamiętam jak mi się udało tam skosić w międzyczasie. <gry> Ale cóż, frak jest, o, jest cytadela. Frag ma dwa, nawet dwie cytadele tutaj wpadły ładnie. Ranger do piachu. Przechodzimy do podsumowania. Podsumowując moją opinię, okręt przyjemny. W prawie 112 tysięcy uszkodzeń, 13 samolotów, dwa fragi, 2 dele, 9 podpaleń, okręt przyjemny, nie ma jakiegoś takiego, wiecie, efektu wow, jest spoko, nie to to chciałem, 1600 podstawowego ekspo, pierwsze miejsce wpadło, to chyba nawet była bitwa na jakimś streamie, którymś, tak mi się chyba jakoś nawet pamięta, zobaczcie, 53 tysiące spożarów, to jest właśnie to, czym, gdzie głównie będziemy robić obrażenia, jeżeli takie będziemy fajnie dysponować, to będzie można spokojnie zrobić sobie co nieco. Te potencjalne uszkodzenia, tutaj są dosyć biedne na początku za bardzo pokazywałem burte i to, było moja, to był mój spory błąd, na czysto mamy tutaj 325 tysięcy zarobione na bez, ten tak jakby brutto mamy 440, Ebiada bo wiecie, tutaj było głównie, głównie niższe tiery, także kasa się kasa się nie do końca zgadza, że tak powiem. No cóż, czekam jak zawsze na wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie o takiej konfiguracji 234 mm na 8 tierze. Da radę, czy nie da rady? Jeżeli będzie premką, kupujecie, nie kupujecie? Co myślicie? Jak zawsze czekam. No cóż, tyle ode mnie. Do usłyszenia w następnych materiałach. Hej, pa pa.